12 nazw ulic, w tym jedną z Lubina, zmienił wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Chodzi o nazwy, które mimo obowiązującej ustawy dekomunizacyjnej nie zmieniły dotąd Rady Miast i Gmin. Mieszkańcy są niechętni do zmian, a magistrat lubiński nie zamierza tak łatwo się poddać. Decyzją wojewody ulica 2 Armii Wojska Polskiego musi zostać zmieniona na 2 Brygady Legionów. To jest na razie wiadomość z mediów. My jako urząd nie otrzymaliśmy jeszcze na piśmie takiej wiadomości od wojewody. Natomiast jeśli ona wpłynie, będziemy wnioskowali o uzasadnienie tej decyzji. Przy ulicy 2 Armii Wojska Polskiego mieszka ponad 500 osób. Mieszkańcy nie widzą nic złego w starej nazwie ulicy. Niektórzy mieszkają tam od lat i nie wyobrażają sobie takiej zmiany. Pomimo tego, że mieszkam tutaj dopiero 10 lat, ale ta zmiana wszelkich ulic, nazw, to jest po prostu niepotrzebne moim zdaniem. Nie słyszałam tej ustawy, powinno się zreformować tych, którzy chcą zmieniać ulice i wszelkie inne zasady zmieniać, także takie jest moje zdanie prywatne. A mi się wydaje, że to jest dobra nazwa i jak najbardziej nie przeszkadza. Mnie bardzo dobra ta nazwa. Instytut Pamięci Narodowej ma odmienne zdanie i umieścił 2 Armię Wojska Polskiego na liście nazw, które powinny zostać zmienione. Kojarzy się Pani specjalnie ta nazwa z komunizmem? Nie, nic mi się nie kojarzy takiego. Dlaczego 2 Armię Wojska Polskiego? To wręcz przeciwnie. No, jak już tyle lat była. Niechby sobie była. Ja wiem, czy to warto zmieniać samą nazwę ulicy, to dla mnie to bez sensu. Nowy adres nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla mieszkańców. Samorządy z kolei poniosą koszty związane z wymianą dokumentów i zmianą tablic z nazwami ulic. Rzecznik prezydenta Lubina zapowiedział, że niewykluczone jest odwołanie od decyzji podjętej przez wojewodę. Jeśli poznamy uzasadnienie, będziemy się zastanawiali nad odwołaniem. Prawdopodobnie tak. Samorządy mają prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia zarządzeń zastępczych.